najlepszego powrotu po kontuzji chyba nie mógł sobie pan wymarzyć. No nie. Naprawdę takie momenty jak dzisiaj, po 3-miesięcznej przerwie, po poważnym upadku, gdzie myślałem nawet, że ten sezon już jest skończony po tej mojej kraksie, trzeci raz obojczyk złamany, także bardzo źle złamany, także to trochę jest dla sportowca jakiś ból, ale kiedy się wróci i się zwycięża, to smakuje to dwa razy lepiej. A o czym rozmawialiście na rundach? Nie rozdzielaliście między sobą, kto bierze koszulę, kto bierze etap? Na takiej rangi wyścigu takich rzeczy się nie ma po prostu. To nie jest wyścig dookoła kościoła, jak to się mówi. Tutaj każdy chciał wygrać. Po prostu się motywowaliśmy nawzajem, żeby po prostu dojechać do mety, bo wiedzieliśmy, że już czuliśmy peleton na plecach. Także każdy chciał nam dojechać i za chwilę sobie mówiliśmy przewagę, jaką mamy. No i każdy dawał z siebie wszystko już. I tutaj, nie wiem, może ktoś tam się czarował, może nie, ale ja już czułem wszystko, po prostu chciałem dojechać, no i walczyć na finiszu, bo jakoś się czułem dosyć pewnie na tym finiszu. A to były wątpliwości, że peleton was doścignie? No tak, bo rzadko się zdarza na Tour de Pologne, żeby ta ucieczka dojechała. Jedynie to mówimy, jeśli chodzi o góry, to tam może dojechać, no ale na tych płaskich wyścigach, płaskich końcówkach wiadomo, że sprinterzy mogą walczyć. No i ta siła peletonu jest ogromna. Sam wiem o tym, bo też nieraz kasuję te ucieczki. Także motywowaliśmy się nawzajem, ten deszcz nie wiem, czy nam pomógł, czy nie. Udało mi się wygrać, no bardzo się cieszę. Moje zadanie na ten wyścig, drużyna tutaj bardzo we mnie mocno wierzy. Też dziękuję bardzo za te zaufanie drużynie. Ja tu przyjechałem na wyścig, żeby wyjechać z dobrą formą na Vuelte i prawdopodobnie na Mistrzostwa Świata, gdyż po takiej przerwie wiadomo, że się czuję dosyć, powiem, świeży, wypoczęty w porównaniu do innych zawodników, którzy jechali Tour de France czy Giro d'Italia. Na pewno będą czuć w nogach. Ja tu tych wyścigów mam bardzo mało, także moja kondycja powinna iść tylko do góry. I moim zadaniem na tym wyścigu było po prostu wyjść z tego wyścigu, powiedzmy wyjechać z Krakowa z dobrą nogą, a nie z ubitą nogą. Skoczyliśmy bodajże na drugim kilometrze, także 220 w trójkę. Dosyć mocno, nawet nie wiem, jakie tam numery kręciłem, ale naprawdę to był ogromny wysiłek, bo już w końcówce widziałem grymas twarzy chłopaków. Sam już byłem naprawdę mocno zagięty i to jest naprawdę olbrzymi wysiłek. Postaram się na tych etapach tutaj zregenerować jak najbardziej i w Krakowie tak samo chcę się sprawdzić w czasówce, bo to, co mi się podoba właśnie na czas, że walczysz z samym sobą. Jesteśmy w Polsce tak samo. Już wygrałem etap, mogę być dużo bardziej spokojniejszy. Wiem, że ta kondycja jest, powinna być coraz lepsza, także sprawdzę się jeszcze w czasówce. Wykonuję swoją pracę w 100%, tak mi się wydaje. Jeśli mam formę, jestem od tego. Pracuję w jednej z najlepszych drużyn na świecie. Wydaje mi się, że jestem ceniony, ja się czuję doceniony. A w tej drużynie naprawdę dostaję dużo szans, bo i Katar, gdzie niedaleko mi brakowało do zwycięstwa, Tirreno Adriatico, gdzie drużyna na mnie stawiała w czasówkach, wyniki były. Także no potem ta kontuzja i wszystko się urwało, były marzenia z Tour de Suisse, Tour de France, nie wspominając o mistrzostwach Polski. Ale nie warto się obracać do tyłu, tak? Bo to już było. Właśnie. Jutro nowy dzień.